Dwiema niespodziankami zakończył się finał Ligi Światowej w 2011 roku w Ergo Arenie w Trójmieście. Pierwszą i wręcz sensacyjną było zwycięstwo reprezentacji Rosji z reprezentacją Brazylii. Nie dlatego, że Rosja jest słaba, bo była jednym z głównych faworytów do zwycięstwa, ale dlatego, że reprezentacja Brazylii w XXI wieku wygrywała wszystkie turnieje, no oprócz tych, które sama organizowała, rzecz jasna. Tutaj to wyjazdowe zwycięstwo wydawało się, zwłaszcza, że ekipa rosyjska ma nowego, starego szkoleniowca Władimira Aleksę, który znów przejął zespół po nieudanej kadencji Daniela Baniolego. Krótko mówiąc, koniec ery Brazylii, ale co nie było najważniejsze dla polskich kibiców, tą istotną informacją dla nich jest trzecie miejsce naszej reprezentacji. Na ten sukces trzeba spojrzeć z dwóch stron. Ja właściwie mam ambiwalentne odczucia. Po pierwsze, no jest to wielki sukces, zważywszy na to, jak zmieniła się kadra pod wodzą Andrzeja Anastazygo, z ilu zawodników nie mógł skorzystać, jakie szanse dawano polskiej reprezentacji na starcie tych rozgrywek. Mało kto wierzył, że nawet jeśli będą mieli zapewniony udział w finale jako organizator, to zdołają tam zagrać na miarę podium, a tak się stało. Druga rzecz, to zwycięstwo na pewno podbuduje w niesamowity sposób zespół, który pojedzie na Mistrzostwa Europy, a później z dziką kartą na Puchar Świata, który z kolei może dać szansę awansu na Igrzyska Olimpijskie. No i ta druga strona medalu, czyli grupa, w której się znaleźliśmy, a więc reprezentacja Argentyny, właśnie Włoch oraz Bułgarii. I tak naprawdę Polacy awansowali do półfinału po dwóch zwycięstwach w tiebreaku. Oczywiście wygrana jest wygrana, ale trzeba też spojrzeć na to, że z Włochami Polacy przegrali z Kretesem. Z Włochami, którzy nie awansowali dalej. Trzeba też spojrzeć, kto był w drugiej grupie, że była tam Brazylia, Stany Zjednoczone, Rosja i Kuba. I właśnie mistrzowie olimpijscy z Ameryki oraz mistrzowie świata z Kuby przez to do finału się nie dostali. No to ułatwiało drogę w niesamowity sposób. No i dlatego też na ten sukces naszej reprezentacji trzeba spojrzeć trochę przez palce. Mimo wszystko, podsumowując, chyba udany turniej, same dobre recenzje, bardzo udane nawet, jeśli chodzi o stronę organizacyjną i tę widowiskową, co podkreślają wszyscy zawodnicy, a nam to zapowiada fantastyczny Puchar Świata w Japonii, jaki odbędzie się jesienią. Już nie tylko Brazylia, ale przede wszystkim Rosja będzie miała szansę wygrać tam te zawody i pokazać, że jest naprawdę najlepszą drużyną świata, bo Brazylii zdarza się przegrać, tak jak to było w finale Igrzysk Olimpijskich, ale nie zdarza się jej to notorycznie, więc pytanie, na ile Rosja jest silna rzeczywiście, na ile wykorzystała tylko słabość Kanarinów. A Polacy chyba jednak powinni wzmocnić się, poszukać jeszcze tych zawodników, którzy z różnych powodów odmówili gry w reprezentacji, bo nie da się z jednym atakującym Zbigniewem Bartmanem ograć tak poważnych zawodów jak Mistrzostwa Europy i Puchar Świata. Jakub Jarosz pokazał się tak naprawdę w jednym meczu, z dobrej strony w meczu z Argentyną, tym 3-0 o trzecie miejsce, a poza tym no raczej nie był wielkim wzmocnieniem zespołu. Piotr Gruszka, no to gracz, którego kariera ma się ku schyłkowi, a nie ku rozkwitowi, a poza tym on jest po dość specyficznej, ciężkiej kontuzji. Przydałby się Mariusz Wlazy, przydałby się Michał Winiarski, przydałby się Paweł Zagumny, Daniel Pliński. Myślę, że na środku bloku akurat reprezentacja Polski ma spokój. Na Ligę Światową na trzecie miejsce przy takim korzystnym układzie grup to wystarczyło. Na Mistrzostwa Europy może być za mało.